Siaśło tej Tori, sorki, że mam mokre włosy, ale dopiero co się myłem. Mam nadzieję, że wam to nie będzie przeszkadzać. Dzisiejszy odcinek będzie naprawdę mocny, lecz zanim do niego przejdę, chciałbym wam powiedzieć, że uwaga, daję wam 5 sekund na zostawienie łapeczki w górę i jeśli uda wam się zdążyć, to no nic się nie stanie, ale będę wam bardzo wdzięczny i będziecie moimi mega spoko ziomkami. Więc uwaga, czas, start! 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dziękuję ci mega ziomek, jeśli zostawiłeś tą łapeczkę, a my już startujemy z odcinkiem. A więc tak jak widzicie po tytule, dzisiaj pokażę wam 10 najrzadszych skinów w całym StumbleGuysie, czyli skinów, które ma najmniej osób, jeśli chodzi właśnie o rzadkość. Waszym zadaniem na dzisiejszy odcinek jest oglądać go od początku do końca i napisać mi w komentarzu, ile z tych skinów, co dzisiaj pokażę, wy macie na swoim koncie. Wtedy postaram się przypiąć wam serducho. Ale okej, zacznijmy sobie mordeczki, bo odcinek od otworzenia szybkiego, darmowego koła fortuny i później już przechodzę do pierwszej postaci. Jak ja otwieram to koło, to wy szybko zostawcie suba na moim kanale, jeśli jesteście nowi i lubicie StumbleGuysa, bo ja tutaj wrzucam wam dużo mocnych odcineczków. Kurczę, prawie trafiliśmy Bolta, chciałbym go w końcu dropnąć. Ale serio, jak możecie, to zostawcie suba na moim kanale i przy okazji możecie mi napisać w komentarzu, czy macie Bolta trafionego już na swoim koncie, bo ja dalej go nie mam. Generalnie jakiś czas temu nagrywałem podobny odcinek, ale od tamtego czasu sporo się zmieniło i część skinów, które w nich były, już nie są rzadkie, a doszło też kilka nowych rzadkich skinów, dlatego no dzisiaj zebrałem takich po prostu 10 i wam pokażę. Najbardziej rzadkich. Mówi się chyba najrzadszych, a nie najbardziej rzadkich, ale dobra. Pierwszy skinek to mordeczki, jego myślę, że akurat się tutaj spodziewaliście i każdy go zna, aczkolwiek no nikt go nie może mieć praktycznie. Chodzi mi o Mr. Influencera, musiał się tutaj pojawić mordeczki w tym odcinku, dostają go tylko i wyłącznie twórcy, no bardziej youtuberzy, którzy współpracują ze StumbleGuysem, którzy mają współpracę ze StumbleGuysem, no nawet ja tego skina nie mam, niestety współpracy ze Stumblem nie mam, mimo że chciałem mieć, ale no, na razie się przynajmniej nie udało, może kiedyś się uda, zobaczymy. No skinek bardzo fajny i najbardziej rzadki po prostu, to jest coś takiego jak gracie w Brawl Stars, to na przykład taka Star Shelly, co nie? Ona jest giga rzadka, tutaj w Stumblu najbardziej rzadki jest taki Mr. Influencer, no i część z was, no nie, no co ja chciałem powiedzieć, że część z was go ma, ale no nie, nie ma, ale za to część youtuberów, których oglądacie, może mieć tego skinka, dlatego ja im zazdroszczę, bo ja niestety tego skina nie posiadam, a szkoda, bo naprawdę jest spoko, ma taki śmieszny monitorek na twarzy. Zanim przejdę dalej, to ja wyślam wam zwycięzcę konkursu na zestaw pepperoni. Proszę bardzo, tak tutaj się prezentuje, ten ziomeczek wygrał, jak ktoś to już mu doładowałem, co widzicie na tym screenie, więc no już mógł sobie odebrać tą nagrodę, a wy nie przejmujcie się, jak nie wygraliście, bo w przyszłości będę robił dużo więcej konkursów i dużo gemów będzie do wygrania, więc zostawcie suba na moim kanale, żeby tego nie przegapić, serio, polecam. Drugi skin, którego wam pokażę, to skin, którego też nie mam. My już sobie do niego tutaj jedziemy, zaraz zobaczycie, o jakiego skina mi mordeczki chodzi. Jest to, uwaga, Brazilian King. On serio jest mega, mega rzadki. Bo nie dość, że on był w rzadkim kole do trafienia, gdzie było bardzo dużo skinów i ciężko było go trafić, były na niego małe procenty. I to koło było tylko przez parę dni i później już się nigdy nie pojawiło, było to piłkarskie koło. To jeszcze na niego było tam po prostu najmniej procent szans. Były tam też inne legendy do trafienia, ale on z nich był najrzadszy. I po prostu najmniej osób ma tego Brazilian Kinga, więc jeśli ktoś z was go ma, to naprawdę zazdroszczę, możecie mi napisać w komentarzu. Ja niestety go nie posiadam, a szkoda, chciałem go bardzo mieć, no to jest taki król w koszulce Brazylii piłkarskiej, bo on wyszedł w tym specjalnym kole piłkarskim. No i naprawdę zazdroszczę osobom, które mają tego skina, bo jest on bardzo rzadki. Tak samo jak bardzo rzadki jest ten skinek, nawet no, dużo bardziej rzadki, którego wyświetlam wam tutaj. On był do zdobycia tylko kiedyś, na początku StumbleGuysa i ponoć został usunięty, ale da się spotkać osoby, które dalej mogą nim grać i są one czasem spotykane podczas giereczki, naprawdę widzowie, ja sobie tego tutaj nie wymyślam, ten skin ponoć został normalnie usunięty, a niektórzy mają go dalej na koncie, że on im został i to jest jedno z najrzadszych kont. Jak znajdziecie jakieś konto, na którym będzie właśnie taka oto postać, ten oto skinek szkieleta takiego złotego, no to będzie najrzadsze konto, jedno z najrzadszych mordeczki, bo bardzo mało osób go ma i generalnie sprawa wygląda tak, że ten złoty szkielet był kiedyś najrzadszą postacią do trafienia w Stumblu na początku, nie było wtedy jeszcze specjali, no i po prostu on był najrzadszy, był taką chyba nawet jedną z nielicznych legend, która miała mniejsze procenty, więc bardzo ciężko było go trafić, no i ponoć właśnie niektóre osoby do dzisiaj mogą jeszcze nim grać. I lecimy dalej, ziomale, i teraz pokażę wam kolejnego skina, który działa podobnie jak ten złoty szkielet, tylko on nie był aż tak bardzo rzadki wtedy, a teraz dopiero jest bardzo rzadki, no bo on też został usunięty z gry, zobaczcie, taki pan w zielonym stroju, który ma gwiazdkę za głową. On był jednej chyba najsłabszej rzadkości i po prostu był od samego początku gry i później został usunięty, więc też tylko osoby, które na początku go trafiły, teraz niektóre go mają, bo i tak wielu osobom oni usunęli tego skinka z konta, ale niektórym osobom zostawiono ponoć, nie? I da się go jeszcze czasem spotkać podczas gierki, ale też jest mega rzadki, no tak rzadki jak właśnie ten złoty szkielet, z tym, że kiedyś go było dużo łatwiej zdobyć. Ale naprawdę mocna rzecz, jeśli ktoś ma te rzadkie skiny, to kurczę, pochwalcie mi się, bo ja chętnie bym nagrał sobie z tego odcineczek, że ktoś ma aż tak rzadkie konto, bo to jest
jest wow, naprawdę mocna rzecz. I podobna sytuacja jest z tym piątym skinem. To jest ostatni z takich skinków, które były kiedyś do zdobycia i teraz już ich się nie da zdobyć. Chodzi mi tutaj, mordeczki, oczywiście o usunięte skiny. No i to jest taki oto ziomeczek. On przypomina mi jakby tego ochroniarza rodziny królewskiej, tak bym to powiedział. No i mordeczki, to jest taka sama zasada jak z tym wcześniejszym. On kiedyś był bardzo słabej rzadkości, ale to było na początku gry. Później został z niej usunięty, no i już się go nie dało trafić, więc tylko osoby, które miały go od początku i którym twórcy go nie usunęli, bo w większości graczy twórcy go usunęli, no to mogą nim dzisiaj grać. Też idzie go czasem spotkać na giereczce, więc jak go zobaczycie, to kurczę, róbcie screeny, widzowie, podczas gierki, bo to jest naprawdę wielka rzadkość. No i dobra, ziomeczki, kolejny skin, jego też niestety nie mam. Musimy znowu sobie zjechać na legendy i proszę państwa, będzie to skinek, który nazywa się, gdzie on jest, halo, o tutaj, Stumblestein. Jest to eventowy skinek halloweenowy, był do zdobycia tylko i wyłącznie w Halloween i trzeba było go trafić. Nie dało się go kupić i co więcej, mordeczki, nie dało się go zdobyć w karnecie, bo na przykład mamy taką dynkę, mamy też takiego duszka i one takie rzadkie nie są, bo one były w karnecie, a karnet miało dużo ludzi, więc są rzadkie, ale nie aż tak jak Stumblestein. Stumblestein jest o wiele rzadszy od nich, no i mało osób go po prostu ma, więc jestem ciekawy, czy ktoś z was go akurat ma i miał farta wtedy w Halloween i go dropnął. Jest to piękny skinek, którego strasznie bym chciał mieć, ja w ogóle uwielbiam skiny halloweenowe, no ale niestety go nie mam, mordeczki. Szkoda, szkoda, bo jest spoko i to jest legenda. Dużo w ogóle legend jest w tym gronie najrzadszych skinów. W ogóle chyba w tym kole, w którym dało się go trafić, były naprawdę małe procenty szans na trafienie tego Stumblesteina, więc no zazdroszczę osobom, które go trafiły. A siódmy skinek, tym razem będzie to skin epicki, którego, uwaga, też nie mam. Generalnie wchodzimy sobie tutaj i chodzi mi, poczekajcie, gdzie on jest, o tutaj, o skina sędziego. Ten skin teraz trochę już i tak stracił na rzadkości, bo da się go trafić w tym darmowym spinie z Boltem za oglądanie reklam, co prawda małe szanse są, ale da się, więc troszkę osób dodatkowo go zdobyło, ale i tak dalej jest on rzadkim skinem. Tutaj podobna sytuacja jak z tymi piłkarskimi skinami, było do trafienia tylko w tym spinie, no ale właśnie jest to taki skinek, który naprawdę był rzadki, bo on nie był w przebraniu żadnego kraju, czy to na przykład właśnie Brazylia, Polska i tak dalej, żadnej drużyny, tylko po prostu był sędzią z dwoma czerwonymi kartkami w ręce. I też z tego co wiem, bardzo mało osób go ma, no i niestety tutaj jest taki minus, że on powoli właśnie traci na rzadkości, przez to, że jest teraz do zdobycia za darmo w tym spinie z Bolta, no ale i tak dalej jeszcze jest rzadki, więc trzeba było go tutaj pokazać. Wracamy sobie z powrotem do legend, mordeczki, i kolejny rzadki skin, którego wam pokażę, uwaga, uwaga, to będzie właśnie ten, Christmas Future. On był do trafienia w spinie, gdzie jeszcze między innymi mieliśmy do trafienia Mary Skeletona, bodajże chyba skiny ciastkowe. I ten Christmas Future był jedynym skinem, którego najciężej tam było trafić. Był on najrzadszym skinem z nich. Mimo że były takie same procenty, to Christmas Future dostawało najmniej osób. Okej, część osób z was ma, może nie jest to aż taki najbardziej rzadki skin, ale rzadki on dalej jest. Był tylko raz do zdobycia w tym świątecznym kole, takim specjalnym, które było w ogóle drogie, więc też mało osób to otwierało. Były tam na niego małe szanse, to jest taka druga rzecz. No i to koło pojawiło się tylko raz i szansa na zdobycie Christmas Future'a była tylko raz w święta. Później już nie było. Czy kiedyś będzie, tego nie wiem. Myślę, że może być ciężko, chociaż może za rok w święta zobaczymy. No ale generalnie jest to bardzo rzadki skinek, który mi się też w ogóle bardzo podoba. Takie połączenie Halloween ze świętami Bożego Narodzenia. A wy pamiętajcie, żeby oglądać ten film do końca i napisać mi w komentarzu, ile z tych skinów macie, a ile nie. Dziewiąty skinek, nie muszę daleko zjeżdżać, bo też jest legendą. I proszę państwa, jest to Japan Robot, Japan Robot. Czyli po prostu specjalny japoński skinek, który właśnie jest legendą. No i jak widzimy, jest to taki robocik w koszulce japońskiej. On był do zdobycia też w tym piłkarskim spinie, które pojawiło się tylko raz mogliśmy tym w sumie sobie zakręcić. W sensie wykręcić można było parę razy, ale było tylko przez pewien jeden okres czasu i później już nigdy nie dodawano tego koła i nie dało się zdobyć później tego skina. On był legendą, był troszkę łatwiejszy do trafienia niż Brazilian King, ale też był bardzo rzadki, więc trzeba go tutaj wyróżnić. No i mordeczki, podobna sytuacja tyczy się jego kolegi ze spina, czyli właśnie niemieckiego lwa, German Lion. Ja go prawie trafiłem, byłem bardzo blisko, żeby go trafić, ale niestety mi się nie udało. No ale też jest to, mordeczki, właśnie rzadki skinek. W sumie to już jest 10 skinów, ale tak samo mógłbym tutaj pokazać też jeszcze jednego skinka, którego ja mam, tylko że jako, że ja go mam, no to go tutaj nie dawałem. Chodzi mi oczywiście o Spanish Beera, bo to też jest legenda z tego właśnie piłkarskiego koła, która jest w koszulce Hiszpanii, ale ja ją akurat mam, więc tutaj go nie dawałem, no. Tak samo w sumie myślałem, że tutaj nie dać czasem mordeczki tego diamentowego banana, bo mimo że można go było zdobyć za darmo, to trzeba było grać bardzo dużo, albo też doładować sobie bardzo dużo tych bananów, żeby go kupić, bo był bardzo drogi, więc też nie każdy go na pewno ma. No i co, widzimy się w następnych filmach, trzymajcie się, do zobaczenia, ziomeczki, hejo!